Film został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Dziękuję bardzo serdecznie za zaufanie. Zapraszam do oglądania. Bardzo jeszcze raz dziękuję Szatanie, dziękuję Arkham za zaproszenie. Więc tak, zacznijmy sobie najlepiej od krótkiego wprowadzenia o tym, o czym chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć podczas tych paru minut, które spędzimy razem. Mianowicie chciałbym Wam opowiedzieć o tym, czym Sabbat w ogóle jest, jak się rozpoczęła jego historia, skąd się wziął i w zasadzie tak w sumie dlaczego jest lepszy niż jakakolwiek inna opcja. Mam przed sobą ściągę, więc czasami będę najpewniej zerkać trochę pustym wzrokiem przed siebie. Wybaczcie. I tak, zaczniemy sobie od historii sabatu, od właśnie samego jego początku, jego powstania, kończąc na tym, gdzie znajduje się obecnie. Następnie zajmiemy się częścią taką bardziej kulturową, aby właśnie wyjaśnić, dlaczego sabat w ogóle jest, jaki jest, a nie, nie wiem, taki bardziej w stylu kamarilli albo anarchistów. I zakończymy sobie omawiając kwestie takie typowo właśnie sabatnicze, jak to, jakie rzeczy u nich są, których nigdy nie zobaczymy u kamerilli albo u anarchistów. I po tej części czysto teoretycznie tak bardziej sobie prawdopodobnie zejdziemy na grunt omawiania rzeczy, jak na przykład jak można byłoby wprowadzić sabat, jak sabatem można byłoby grać, a następnie najpewniej zostanie nam odrobina czasu na pytania. Więc nie przedłużając bardziej, pozwolę się jeszcze tylko sobie napić. Zacznijmy. Otóż tak, jak zapewne jesteście wszyscy, którzy grali w Vampira Maskarady tylko w piątą edycję, są świadomi, w obecnej chwili mamy dostępne tylko dwie strony konfliktu. Jest to Kamarilla i są to anarchiści. W perspektywie czasu nie zawsze tak było. Jeszcze do niedawna w poprzednich czterech edycjach istniały na dobrą sprawę trzy strony konfliktu. Byli to właśnie Kamarilla, anarchiści oraz właśnie Sabbat. Różnica też polegała na tym, że anarchiści kiedyś byli tak bardziej częścią Kamarilli, ponieważ Kamarilla, jak wiadomo, to banda stetryczałych dziadów, które po prostu bardzo, bardzo potrzebują się dowartościować, więc sobie przyjmą tam nawet tą ekipkę, która im brudzi. Jednakże osią konfliktu w Vampirze zawsze był właśnie ta wojna między Kamarillą a Sabbatem. Jednakże czym jest Sabbat? I jak w większości kwestii najlepiej zacząć od początku. My się przeniesiemy bardzo do początku, ponieważ przeniesiemy się jeszcze do tych antycznych czasów, kiedy dopiero co Bozia stworzyła pierwszego człowieka, gdyż zgodnie z najgłębszym lorem wampira, Bozia stworzyła pierwszego człowieka, którym był oczywiście Adam. I Adam tam za bardzo się nie różni od tego, co znamy. No jest trochę większym dupkiem, ale ogólnie nadal jest całkiem zwykłym człowiekiem. Jednakże coś, czego nie jesteśmy świadomi, to tego, że Bozia stworzyła Adamowi nie jedną kobietę, a trzy. I tak się składa, że pierwszą była Lilith, która jest co prawda odrobinę wprowadzana coraz bardziej w piątej edycji jako postać. Jednakże w kontekście całego lore i tego, co dookoła niej się znajdowało, no, na dobrą sprawę to jest po prostu pierwsza kobieta, która została zmuszona na dobrą sprawę do odejścia z biblijnego ogrodu przez Adama z dzieckiem. I następnie, tak można powiedzieć, słuch o niej zaginął, dopóki nie wejdą na scenę wampiry. No, potem w Bozi trochę było przykro, że Lilith musiała odejść, więc stworzył Adamowi drugą kobietę. O drugiej kobiecie na dobrą sprawę nie wiemy nic. Możemy być jednak pewni, że Adamowi się za bardzo nie podobała jako nowa zabawka, więc tą również wygonił, tym razem bez dziecka.
I następnie dostaliśmy naszą dobrze znaną Ewunię. I Ewunię z tradycyjnym faktem urodziła Adamowi dwójkę dzieciątek. Byli to oczywiście znani nam bracia, Kain i Abel. I no, po pewnym czasie Kain zabił Abla i został tak jakby przez Boga wygnany z ogrodu. Tam został skazany na wieczną tułaczkę, brak szczęścia w życiu, ogólnie takie na dorosłość. I po prostu musiał odejść. Jednakże, co jest ważne, Kain nie był wampirem tylko dlatego, że został przeklęty przez Boga i wygnany. Co prawda zostały na niego nałożone klątwy, że nie mógł przebywać w słońcu oraz musiał się żywić krwią, ale nie miał wtedy jeszcze tych supermocy. Te moce właśnie dała mu Lilith i to jest jeszcze głębsza ucieczka w lore. Być może kiedyś się czegoś o tym dowiemy. Jednakże to teraz jest nieważne. Ważne jest to, że mając te bardzo dużo fajnych mocy, Kain udał się przez pustkowie i po pewnym czasie założył sobie taką jakby swoją pierwszą cywilizację, tworząc drugą generację wampirów, gdyż oczywiście on, jako tatuś wampir, jest pierwszą generacją. I sytuacja jest taka dosyć standardowa, jego dzieci go kochają i w ogóle nie mają tam za bardzo z nim problemów, czczą go, jako ten oczywiście wzór ojca i tak dalej. Aczkolwiek sytuacja zmienia się, kiedy ta generacja stworzyła swoją generację. Ponieważ wtedy tak jakby zaczęły się pojawiać pewne problemy natury rodzicielskiej i druga generacja tak jakby zaczęła wymagać od trzeciej, żeby tak jakby, no nie wiem, byli może milsi dla Kaina. Chociaż oczywiście oni nie mieli za bardzo powodu, ponieważ dla nich to był tylko ten jeden starzec, który miał te jakieś moce i był bardzo potężny, ale na dobrą sprawę nie był im do niczego potrzebny. Co więcej też, trzecia generacja kompletnie nie była fanami tego, jak byli traktowani przez swoich rodziców i ostatecznie skończyło się to na tym, że wymordowali swoich rodziców po prostu. Za to Kain się obraził i poszedł w cholerę i na dobrą sprawę teraz wiemy tylko, że najpewniej jeździ taksówką po mieście. Ale też w tym momencie historia Kaina się kończy i zaczyna się ta ciekawsza historia, czyli tak zwanych największych antycznych boomerów, czyli przedpotopowców, których ja pozwolę sobie nazywać dalej z oryginalną nazwą, czyli Antediluvian. I ogólnie tutaj możemy sobie zrobić taki przeskok czasowy, gdzie oczywiście w domyśle, kolejne wampiry tworzyły kolejne wampiry i tak generacje rosły sobie. I ten konflikt pokoleniowy też się nasilał, ponieważ to zawsze było takie robienie przysług dla swoich rodziców. To się mogło dziadkom nie podobać. I takie się te konflikty zaczęły nagłębiać, zbierać, zacietrzewiać. I w tym momencie możemy sobie przejść do średniowiecza, w którym te konflikty już były takie stare, ponieważ oczywiście jako, że dobry wampir nie umrze, a te stare wampiry bardzo często były naprawdę dobrymi wampirami, nie chciały za bardzo ginąć, więc macie wampira, który ma średnio co najmniej 2000 lat, który pamięta Rzym, który pamięta barbarzyńców i to wszystko i patrzy na te wampiry, które powstają na świeżo i dla niego to nie jest żaden problem je kontrolować czy coś takiego. Problem zaczyna się pojawiać, kiedy zostaje tylko jeden taki wampir i w kontrze do niego jest tak dobrze setka wampirów, które się tam oczywiście różnią stanem. Jednakże kiedy jedna osoba manipuluje 40, jeżeli nie więcej, to w końcu się zaczną wkurzać. I to spowodowało to oraz oczywiście groźba pierwszej inkwizycji, która w końcu się zorientowała, że wampiry istnieją i zaczęła je masowo prześladować. Spowodowało to, że wampirom się to tak dosyć mocno nie podobało i zaczęły myśleć, że takie
Dlaczego mieliby usługiwać swoim starszym? Takie naprawdę, dlaczego nie mogą decydować same o sobie? Co spowodowało powstanie pierwszej rewolucji anarchistycznej? I tutaj ta nazwa jest, przyznam, dosyć ważna. Ponieważ owa rewolucja chwilę trwała. Takim najważniejszymi punktami, które tak jakby właśnie miały wtedy miejsce, było to, że wszyscy ci anarchiści klanu La Sombra i klanu Zimis, których pozwala sobie nazywać dla ułatwienia klanem Przymisie, im się udało zbuntować i udało im się w teorii zabić swoich antedyluwian. Co prawda, to były dosyć dziwne przypadki, ponieważ antedyluwian klanu La Sombra w sumie wyparował w ciemności, ale spoko, buntownikom to nie przeszkadzało. Ważne, że już go nie było i nikim nie mógł rozkazywać. A antedyluwian klanu Trzymisie tak jakby trochę pozostał niesmak w ustach uczestników tej akcji. I też następnie jakoś tak w kontekście tego, że inkwizycja sobie działała i też jakby tak wampiry zaczęły myśleć, że takie no okej, nie podobają nam się nasi rodzice, więc po prostu nie wiem, może się zgarniemy w jakąś organizację i będziemy sobie pomagać czy coś. I w ten sposób przechodzimy do zjazdu w Thorns, który jest znany najprawdopodobniej tym, którzy przejrzeli corebook do piątej edycji do samego końca. Jednakże mogą nie do końca wiedzieć, o co w nim chodziło. Otóż chodziło w nim właśnie o to, że przedstawiciele każdego z klanów, z nielicznymi wyjątkami, zebrali się właśnie w opactwie gdzieś w lesie w Wielkiej Brytanii, żeby właśnie pogadać o tym, jakby, nie wiem, jakby założyć jakąś organizację, która by im się przydała. I zaczęli rozmawiać. I tam pojawił się pomysł sześciu tradycji, której wampiry powinny przestrzegać, aby zachować żeby się tam ludzie za bardzo o nich nie dowiedzieli, żeby inkwizycja dała im spokój. I są to oczywiście tradycja maskarady, czyli tego, żeby w ogóle się ukrywać, tradycja dominium, żeby tam wiadomo, załóżmy w jednym miejscu nie zaczęli ginąć masowo ludzie, bo wszystkie wampiry tam polują, to by oczywiście zwróciło uwagę inkwizycji, to każdy wampir powinien mieć swoją domenę, w której może polować. Kolejną jest tradycja właśnie rodzicielstwa, żeby jakoś tak masowo nie powstawały nowe wampiry, to wampir musi poprosić swojego tatusia, żeby mógł właśnie zrobić sobie dziedziusia wampirzego. Następną jest tradycja odpowiedzialności, czyli że do momentu osiągnięcia przez wampirzego dziedziusia odpowiedniego statusu dojrzałości, jego rodzic jest za niego odpowiedzialny. Co też tak jakby wymusza presję na rodziców, ponieważ wie, że może sobie nie poradzić z więcej niż jednym dzieckiem, więc sobie zrobi tylko jedno, żeby tam jakoś się nim zająć. To tam po jakichś tam parunastu latach może go wypuścić, a wtedy może już nie chcieć nawet za bardzo chcieć następnego, a ewentualnie jeżeli by chciał, to wtedy jego rodzic może wymusić na nim jakieś większe, dziwniejsze prośby. Kolejną jest tradycja gościnności, która wymaga od wampira złożenia hołdu mistrzowi danej domeny, co tak jakby jest kolejnym punktem, który mówi, że wampirzy boomerzy są ważniejsi i takie nie powinno się im podskakiwać, bo takie, no oni są starsi, powinny ich się szanować.
Kończąc na też na tradycji zniszczenia, która po raz kolejny utwierdza właśnie ten stopień starszeństwa jako ten najważniejszy, mówiąc o tym, że wampiry mogą niszczyć tylko tych potomków, których stworzą, plus tylko wtedy, kiedy poproszą swoich starszych o zgodę. Więc właśnie mamy sobie w tym klasztorze tych przedstawicieli różnych klanów, z czego mamy oczywiście przedstawicieli klanu Trzymisie i klan Glasombra, którzy mają tą świadomość, że oni dopiero co zabili swoich boomerów. Takie... I oni nie za bardzo widzą, nie mają powodu, dla którego mieliby się zgadzać na takie bezsensy. W sensie, no wiadomo, maskarada to jest dobry pomysł, z pewnością, ale fakt, żeby prosić się swoich starszych o jakieś możliwości zabicia albo tworzenia, to jest takie przecież bez sensu. Dlaczego wampir nie może decydować o samym sobie? Co też skończyło się no tak dosyć średnio, kiedy właśnie przedstawiciele obydwu klanów po prostu stwierdzili, że oni nie przyszli błagać, ani się zgadzać na jakieś dziwne pomysły, oni przyszli negocjować. I problem jednak był w tym, że tak jakby zostali przegłosowani przez większość, co sprawiło, że przedstawiciel klanu Trzymisie dosłownie wyrwał sobie przyrodzenie, którym rzucił na stół jako znak takiego ostatecznego fakulca, po czym wyszli z paroma innymi przedstawicielami rewolucji anarchistycznej. Udali się gdzieś na Majorkę, gdzie zaczęli sobie ze sobą rozmawiać o tym, że w sumie, kurczę, takie, to, co oni tam wymyślą, to będzie takie trochę beznadziejne, więc może oni powinni właśnie coś takiego sobie sami wymyślić? Powinni zawiązać jakąś organizację, która okej, trzymałaby się może nawet maskarady, ale tak, te pozostałe tradycje to jest takie bez sensu. No to oni po prostu będą wampirami. I niedługo później, właśnie kiedy zjazd się kończył, nastąpił atak, który został następnie nazwany przez okolicznych mieszkańców wioski, w której zorganizowano ten zjazd, jako atak sabatów, ze względu na to, że wampiry, które zaatakowały ten zjazd, były takie dzikie, kompletnie nie miały, nie widziały jakiegoś powodu, żeby być jakieś dystyngowane, ludzkie. Takie po prostu, jeżeli mieli ochotę, to wyrwali tam ściany z budynku, czy tam zaczęli rzucać jakimiś dziwnymi, krwawymi zaklęciami. Ponieważ dla sabatu dokładnie tym jest bycie wampirem. To jest po prostu, jeżeli już zostałeś przeklęty, to takie, dlaczego masz to ukrywać? Dlaczego nie masz korzystać ze swoich mocy? I w tym momencie właśnie już mamy sabat. Aczkolwiek jego rozwój trwa trochę dłużej. Oczywiście też ci, którzy znają wampira, są świadomi ograniczeń, jakie stawia mechanika człowieczeństwa, która wymusza na nas jako graczach takie bycie grzecznymi, tak, nie popełnianie przestępstw, nie mordowanie ludzi przypadkowe, bo takie, jeżeli to będziemy robić, to zaczniemy spadać. I być może też w końcu spadniemy tak nisko, że oszalejemy i stracimy jakikolwiek powód do egzystencji. Oczywiście nie mówiąc już o tym, że jak ostatecznie stracimy rozum, to ktoś nas zabije. No i tak Sabat sobie o tym myślał. Bo takie... Oni wiedzą już, że nie są ludźmi, więc po co w ogóle by mieli udawać, że są ludźmi? I w bardzo zabawnym roku, 1666, tak, w klasztorze w Szwajcarii zebrała się grupka takich mądrych właśnie przedstawicieli sabatu i wymyślili coś takiego jak ścieżki oświecenia. Tutaj sobie pozwolę na taki mały powrót do przeszłości. Zanim człowieczeństwo stało się taką domyślnym rodzajem moralności, do którego stosowały się wampiry, zazwyczaj było bardzo dużo różnych rodzajów moralności, które nazywano drogami. Jednakże powstanie ścieżek różniło się od dróg tym, że były lepiej
Przemyślane, ponieważ droga to tam zbiór tam paru tam pomysłów, że takie ok, chcę osiągnąć w życiu to, więc będę robić to, nie będę robić tego. Natomiast ścieżki oświecenia zakładają, że ok, jestem martwy, nie ma sensu udawać, że jestem człowiekiem, więc co mogę zrobić, żeby sobie usprawiedliwić te wszystkie rzeczy, które będę robić, ponieważ są mi potrzebne, żeby cieszyć się moim nieżyciem. No i właśnie tym są ścieżki. Na dobrą sprawę są osobnym systemem moralności, który też wiele osób lubi porównywać do jakichś niesamowitych odczłowieczeń i porzucania ostatniej powłoki człowieczeństwa, no ale taki, nie oszukujmy się, to jest po prostu, nie chcesz za bardzo oszaleć, zabijając przypadkowych ludzi albo robiąc takie dosyć niemiłe rzeczy innym. Więc po prostu wtedy przechodzisz na ścieżkę. Jednakże też oczywiście dobrze, jakby się wampir trzymał takiej ścieżki, ponieważ o to chodzi w roleplay. I dobrze. I Sabat już na tym etapie ma tą świadomość, że okej, cieszą się nieżyciem, mają moralność, która pozwala im cieszyć się tym nieżyciem, jednakże tak jakby nie mają ogarniętego przywództwa, bo takie okej, takie bycie anarchistami, anarchia, takie cieszenie się wolnością i tam każdy na własną rękę, to jest spoko. Tylko że już wtedy istniała kamarilla, która miała te struktury ogarnięte. I wiadomo, to była struktura, że kiedy jesteś starszym, to masz najwięcej mocy, czego Sabat oczywiście absolutnie nie chciał i nigdy by na to nie pozwolił. Jednakże, kiedy w końcu wyruszyli do Nowego Świata, czyli do Ameryki, zorientowali się, że tak w sumie przydałaby im się jakieś przywództwo, ponieważ w momencie, w którym przybyli do Stanów, przybyły tam te bardzo młode wampiry, które jeszcze bardziej mają świadomość tego, że są nieśmiertelni, że mogą się, że którzy dostali to potwierdzenie, że mogą się cieszyć tym, że są martwi i cieszyli się tym. Ponieważ jeszcze na dodatek Stany były takim kompletnie niezagospodarowanym światem. Naprawdę można było po prostu sobie pójść do jakiegoś miasteczka i je wymordować, bo nie wiem, czy była tam kamarilla w ogóle, która mogłaby im powiedzieć, że tak nie mogą? No, tak średnio. Kamarilla też wtedy dopiero zaczęła się przenosić do Nowego Świata. I wtedy właśnie zaczęła się pierwsza wojna domowa Sabatu, która zakończyła się czymś, do czego Sabat się najpewniej nigdy nie przyzna, ale zakończyło się to tym, że ustalili sobie zbiór reguł. I to nie były tradycje, to był tak bardziej taki kodeks postępowania, jak najlepiej być członkiem Sabatu, żeby się nie dać szybko zabić. Kodeks ten nazywa się Kodeksem Milanu i właśnie od zakończenia I wojny domowej stał się taki szeroko rozpowszechniony, co jednocześnie miało uświadomić członkom Sabatu, że jeżeli chcą długo przeżyć, powinni się do tego stosować, ponieważ jeżeli nie będą się do tego stosować, umrą, a przecież nie o śmierć chodzi w nieśmiertelności. No i ogólnie przez pewien czas było całkiem spoko. Do momentu, w którym ten fakt, że Sabat jest taki wolnościowy, nie ugryzł ich w szyjki. Ponieważ prędzej czy później to się musiało stać, ale zaczął się konflikt o władzę na samej górze. Ponieważ jak Sabat może bardzo lubić twierdzić, że oni są bardzo wolnościowi i takie nie ma u nich żadnej hierarchii, tak jednakże dobrze jest mieć jakiegoś przywódcę, który im powie tak właściwie, co powinni chcieć osiągnąć. Co po raz kolejny doprowadziło do kolejnej wojny, której wynikiem było ustalenie takiej
bardziej zbudowanej hierarchii, do której sobie dalej jeszcze przejdziemy, ale która głównie zakładała to, że Sabbat nie powinien być zbiorowiskiem luźnych wampirów. Sabbat powinien być dla każdego wampira tak bardziej rodziną. Dlatego też od tego momentu można mówić jakoś o bardziej złączonych ze sobą właśnie grupach Sabbatu, które nazywa się sforami. Każda sfora ma swojego przywódcę, przywódca ma swojego przywódcę albo bardziej doradcę duchowego. A na samym szczycie tej drabiny stoi regent, który mówi członkom Sabbatu tak na dobrą sprawę, jaki jest ich cel. I no w sumie to było takie całkiem już spoko, tak wiadomo. Sabbat wie przynajmniej, jakim chce być, do czego zmierzają. Jednakże też się dalej pojawia kolejny problem. Ponieważ, jak być może jeszcze pamiętacie, rewolucję anarchistyczną w zasadzie wygrali tylko członkowie klanu Lazombra i Trzymisie, ponieważ jako jedyni zabili swoich przedpotopowców. Jednakże, jakkolwiek się może wydawać, że Sabbat to tylko Lazombra i Trzymisie, to nie do końca prawda, ponieważ w ich szeregach znajdują się też inne wampiry, które we wcześniejszych edycjach wampira miały taką swoją bardzo uroczą nazwę antitribu, która mówiła o tym na dobrą sprawę, że po prostu ci członkowie klanu nie są związani ze swoją taką najbardziej grzeczną częścią klanu, która najczęściej też należała do Camarilli. I tym antitribu się nie spodobało to, że Lazombra i Trzymisie mieli najwięcej władzy w Sabacie. Chociaż pomijając fakt, że regentem Sabatu wtedy był Toreador, ale najwidoczniej hipokryzja brucha zawsze pokaże się, kiedy jest potrzebna. I to była akurat najkrótsza wojna, ponieważ trwała tam zaledwie 100 nocy. Jednakże jej skutkiem było to, że w końcu jakoś tak ci przedstawiciele antitribu byli szanowani tak bardziej, mieli więcej praw. I to też ciekawe, jest to też jedyny moment w historii, w którym wampiry, które nie posiadają klątwy klanowej, czyli Caitiff, zyskały sobie jakieś poważanie, ponieważ jeden z Caitiff, znany jako Joseph Pander, wykazał się właśnie dosyć niesamowicie podczas tej wojny, zabijając parę bardziej znaczących wampirów, to się całkiem spodobało Sabbatowi, który pozwolił Caitiff na zyskanie sobie większych praw. To nawet do tej pory jest dosyć niespotykane, ponieważ w Camarilli bycie Caitiff jest wstydem, jest afrontem, jest taki. Żaden Caitiff nie powinien chcieć się przyznać, że nie jest w pełni wampirem swojego klanu. Wśród anarchistów to jest na dobrą sprawę przez fakt, że po prostu muszą być bardziej alternatywni do Camarilli, to oni tam się przyznają, że mają Caitiff w swoich szeregach, ale czy oni są z tego dumni? Nie do końca. Następnie historia Sabbatu jest taka dosyć nierówna, ponieważ jak Camarilla kontroluje na dobrą sprawę zdecydowaną większość Stanów Zjednoczonych, tak Sabbat bardzo się zadomowił cieplutko w Ameryce Południowej i w Kanadzie, tak jakby będąc młotem i kowadłem pomiędzy Camarillą. Jednakże, jak się okazało, to nie wyszło Sabbatowi na zbyt dobre, ponieważ po prostu nie byli w stanie jakoś się przebić przez te struktury. Oczywiście były jakieś sukcesy, jak na przykład fakt, że w pewnym momencie Sabbat kontrolował Nowy Jork, kontrolowali Atlantę i parę innych miast. Jednakże Camarilla po prostu zawsze radziła sobie lepiej, jeżeli chodzi o pilnowanie miast. Najprawdopodobniej choćby dlatego, że mają całą tą strukturę z księciem, z Primogenem i całą inną masą swoich głupot na górze. Jednakże
Sabat po prostu cały czas musiał siedzieć tam, gdzie siedzieli. I takie było widać, że tak za bardzo stoją w miejscu, zamiast iść do przodu. I teraz można przejść do tego, co się działo w, co się dzieje obecnie w piątej edycji, czyli do tego, że Sabat zmęczony właśnie tym, że nie mają za bardzo nawet mocy, żeby cokolwiek zrobić Camarilli, po prostu się spakowali i popłynęli sobie na Bliski Wschód, gdzie obecnie szukają starszych wampirów, żeby sobie je wyssać, żeby sobie nagromadzić jeszcze więcej potęgi, żeby faktycznie móc zacząć coś robić Camarilli. To, że są masowo mordowani na Bliskim Wschodzie i najpewniej, jeżeli w końcu powrócą, to powróci jakieś ich 10%, nawet jeżeli podskoczy im mocy tak niebotycznie, to jednakże to nie jest, nie można powiedzieć, że to zdecydowanie jakoś przechyli szale Sabatu. Jednakże właśnie tak się prezentuje historia Sabatu, przynajmniej do obecnego stanu metaplotu. I teraz przejdziemy sobie do tej części, w której chciałbym wam właśnie wyjaśnić, dlaczego na dobrą sprawę Sabat jest lepszy niż Camarilla. Co można zacząć od prostego faktu, że Sabat wam nie kłamie, jak Camarilla, ponieważ Camarilla wam powie, że nie ma czegoś takiego jak Cain, że nie ma czegoś takiego jak przedpotopowcy, że po prostu tak znikąd się wampir pojawił, taki okej, tutaj jest. Natomiast Sabat wam powie bez problemu, że tak, kiedyś był Cain, kiedyś byli antediluwianie i oni są, i to przez nich właśnie Camarilla jest jaka jest, ponieważ oni nadal dają się kontrolować, oni dali sobie wmówić, że ich stwórcy nie istnieją, co tylko pozwala ich stwórcom łatwiej ich kontrolować. Sabatu nie obchodzi to, nie obchodzi utrzymanie status quo. Oni chcą w jawny i taki bezprecedensowy sposób po prostu się zebrać i zniszczyć wszelkich manipulatorów, którzy tam mogą sobie leżeć pod Jerozolimą, pod Antarktydą, pod Rzymem i kontrolując pozostałe wampiry. Ponieważ po prostu właśnie celem Sabatu jest to, żeby wampiry mogły żyć jak chcą. Żeby takie nie musiały się ograniczać. Takie, no okej, faktycznie ta maskarada jest przydatna, ale takie, jak się kogoś zabije, to takie, czy to jest coś złego? Takie, no okej, no dobra, teraz ktoś o nas wie, ale takie, jeżeli będzie trzeba, to się tam zabije ich. Potem ich rodziny. A potem wszystkich, którzy są z nimi związani. Sabat ma na to sposoby. Też powoduje to w pewien sposób, że Sabat jest kultem, ponieważ okej, zostaliście członkami Sabatu, zostało wam to powiedziane. I takie większość z wampirów, nieważne jak świeżych, jak odczłowieczonych, miałaby tą świadomość, że takie okej, ale to jest trochę jednak dziwne. O to właśnie chodzi w Sabacie, że oni mają metody, żeby przekonywać młode wampiry do tego, żeby zostawały, żeby wierzyły w to wszystko. Ponieważ Sabat też się nie kryje z tym, że jest ironiczny, takie. No, oni organizują imprezy, na których po prostu porywają setki osób, mordują je i takie, to wszystko jest dla zabawy, takie dla nich. Oni wiedzą, że łamią przy tym maskaradę, o którą sami walczyli oczywiście, że łamią swoje zasady, ale takie ich to nie obchodzi, oni są klubem dla kul dzieciaków. Jeżeli trzeba będzie, to masowo przemienią sobie jakieś miasto, jakąś osadę, bo takie, co to ich obchodzi. Jeżeli ktoś nie przeżyje, to takie po prostu nie był wystarczający kult dla Sabatu. Jeżeli przeżyje, to świetnie, gratulacje. Jednakże, a ja mam na to wywalone dosyć.
Też następnym takim innym elementem jest to, że jak Camarilla oczywiście ma tą strukturę, że jeżeli jesteś starszy, masz więcej mocy. Jeżeli jesteś tremerem, masz więcej mocy. Jeżeli potrafisz odpowiedzieć, kto stworzył twojego stwórcę i kto stworzył jego stwórcę, jesteś bardziej wpływowy. Sabatu to nie obchodzi. No, poza trzymisiami, które mają trochę sentymentu do tego. Sabat obchodzi to, co jesteś w stanie dać od siebie. Takie w sensie, jeżeli chcesz być przywódcą sabatu, nie ma przywódcy sabatu i tak za bardzo nikogo to nie obchodzi, żeby zostać przywódcą sabatu, to śmiało, proszę. Weź, podejmij rękawice. Zobacz, czy ktoś, kto nagle wyjdzie z cienia, żeby powiedzieć, że chce zostać przywódcą sabatu, że czy cię nie załatwi. Ponieważ takie, bo czemu nie? Naprawdę. Co powstrzymuje kogokolwiek od tego, żeby podjąć role takie kompletnie to dla sabatu nie ma znaczenia. Sabat jednocześnie też w pewien sposób może się wydawać, może być podobny do korpo, ponieważ mamią was od początku właśnie tą wizją tego, że jest super, że możecie osiągnąć wszystko, jeżeli chcecie, ale jednocześnie też sabat, głównie przez udział, przez to, że są tak zdominowani przez klan La Sombra, oni mają tą świadomość, że tylko silne wampiry będą w stanie zapewnić siłę sabatowi, więc jeżeli ktoś zginie, to trochę ich to nie obchodzi, bo takie, no okej, zginął, bo nie był potężny, bo się kompletnie nie przydał sabatowi. Jeżeli nie zginąłby teraz, zginąłby tydzień później. Lecz jednocześnie sabat jest rodziną, ponieważ jak w Camarilli i wśród anarchistów, koterie najczęściej łączy po prostu to, że książę lub baron was zebrał. Być może po prostu jesteście znajomymi lub cię jakkolwiek poznaliście. Tak sabat woli nie pozostawiać szansy losowi, bo takie okej, to jest tak na dobrą sprawę banda morderców, złodziei, kanibali i jeszcze wszystkiego innego, co najgorsze. Może nie powinniśmy polegać na tym, że sobie zaufają, czy coś takiego. Może powinniśmy i mówić, że są rodziną, ponieważ rodzina powinna się dobrze traktować. Co też jest osiągane poprzez rytuał znany jako vinoculum, który polega na tym, iż członkowie sabatu w momencie formowania paczki są pojeni krwią wszystkich członków danej paczki, żeby właśnie byli ze sobą związani. Jak możecie być świadomi tego, jak to w Camarilli jest nazywane związaniem krwią, tak wśród sabatu to nie jest tabu w żaden sposób, to jest normalny styl życia dla nich, ponieważ nie jesteście związani do jednej osoby, nie jesteście niewolnikiem jakiegoś boomera czy innego swojego stwórcy. Jesteście magicznymi przyjaciółmi ze wszystkimi, z którymi jesteście w drużynie. I oczywiście to jest przyjaźń osiągnięta magią, ale przyjaźń to magia, więc czy to naprawdę coś złego? Nie do końca. Jako że goni mnie już czas, przejdziemy sobie na szybko przez hierarchię sabatu. Mianowicie sabat, jak już też wspomniałem, jest armią, która właśnie pragnie się zebrać, żeby tam wybić wszystkich przedpotopowców i wszystkich starszych. Jednakże każda armia potrzebuje jakichś swoich przewodników duchowych. Kogoś, kto będzie w stanie zapewnić im jakieś przewodnictwo, co też ma związek ze ścieżkami, ponieważ
kiedy jest się na innej ścieżce moralności, której się za bardzo, do której się nie jest przyzwyczajonym, czasami jest potrzebny ktoś, kto nam powie, że to, co robimy, jest dobre, ponieważ podążamy wybraną przez nas moralnością. I dokładnie też tak wygląda hierarchia sabatu, że są członkowie, którzy zostali stworzeni, ponieważ wymagała tego wojna. Jednakże oni nie są prawdziwym sabatem. Prawdziwym sabatem dostaje się dopiero wtedy, kiedy się udowodni swoją wartość, ponieważ dokładnie to jest ważne dla sabatu. Każda paszka ma swojego przywódcę, który ich reprezentuje, kiedy muszą przed kimś odpowiadać. Każda paczka ma swojego przewodnika duchowego, który właśnie pilnuje, aby wszyscy pozostali na odpowiednich ścieżkach moralności. Sabat ma swój odpowiednik łowców, którzy śledzą wszelkiego rodzaju herezje i czcicieli demonów, ponieważ podobnie jak Kamelila, sabat bardzo nie lubi czcicieli demonów. Sabat ma też swoich przywódców w miastach. Przywódcy miast mają swoich przywódców w regionach. I to się wszystko na dobrą sprawę skupia do tego, że na samym szczycie w Meksyku siedzi właśnie regent, który najzwyczajniej w świecie gromadzi raporty i na podstawie tych raportów stwierdza, w jaką stronę powinien sabat iść. To nie jest w żaden sposób jakaś skostniała hierarchia Kamarili, gdzie po prostu każdy klan im niżej schodzi w pokoleniu, tym większa jest władza, ponieważ właśnie starszeństwo im daje tą władzę. To jest zwykłe działanie dla dobra sprawy, jakkolwiek nie byłaby ponura. I też, jak widzę, jeszcze mamy odpowiednią chwilkę czasu, aby przejść do tej, na dobrą sprawę, według mnie, jednej z ciekawszych elementów sabatu, jakim jest ich taka właśnie część, taka bardzo kultowa, taka religijna, którą jest 13 rytuałów, które tak jakby wyznaczają tą część kultową. Ponieważ sabat najzwyczajniej w świecie, jak to korpo, musi mieć te jakieś spotkanie integracyjne, żeby wszyscy lepiej się zaczęli ze sobą dogadywać. I wśród tych rytuałów jest coroczne spotkanie podczas zimowego przesilenia, żeby sobie przypomnieć, dlaczego sabat powstał. Tak jak każde korpo ma przypomnienie, dlaczego jego pracownicy pracują w tym korpo. Sabat ma swoje uczty, podczas których porywają dziesiątki osób, aby następnie po prostu się żywić na ich krwi, ponieważ czemu nie. Sabat ma swój rytuał uznania nowego przywódcy, który opiera się na tym, że wszyscy członkowie drużyny danego przywódcy oddają część swojej krwi, w której ten przywódca następnie się kąpie. Następnie wszyscy piją tą krew, ponieważ czemu nie. Jest oficjalny rytuał na to, żeby uznać członka sabatu. Jest impreza, która trwa tydzień, która na dobrą sprawę polega tylko na tym, żeby łamać maskaradę, żeby porywać i mordować ludzi, żeby się cieszyć tym, że jest się wampirem. Jest osobny rytuał, który ma na celu pokazanie, że ogień, którego oczywiście wampiry się powinny bać, że ogień nie jest tak naprawdę w żaden sposób straszny. Są gry i zabawy, którym przewodzi każdy przywódca paczki, który ma utrzymać instynkty członków drużyny jak najwyżej, żeby właśnie byli cały czas gotowi. Jest specjalny rodzaj sankcjonowania pojedynków, ponieważ członkowie sabatu mogą kwić w tym winkulum ze sobą, mogą się wszyscy kochać nawzajem, ale czasami po prostu trzeba przyłożyć swojemu bratu i żeby się nie mordować cały czas, to takie pojedynki się sankcjonuje. Jest cała doroczna impreza, która się odbywa w Halloween, która jest, jak wspomniany
wcześniej tydzień rozruby, tylko że to trwa całą noc i trwa bardziej. I najczęściej wtedy nie ma co sprzątać, ale to się dzieje w Meksyku, więc tam i tak nie ma za bardzo co sprzątać. Ogólnie sabat po prostu chce, żebyście się bawili ze sobą jak najlepiej, ponieważ i tak jesteście martwi. Więc co macie do stracenia? I na dobrą sprawę uważam, że tutaj przynajmniej moją część mógłbym zakończyć. Chciałbym podziękować Wam za słuchanie. To tak, to nie powinno to absolutnie nikogo dziwić, że od kiedy tylko poznałem sabat w Bloodlinesach, oczywiście jestem absolutnym fanboyem sabatu. Ponieważ takie, no, ja przepraszam bardzo, ale po prostu choćby ze względu na mój własny wiek, takie dlaczego miałbym wspierać boomerów, którzy chcą mi mówić, co mam robić, kiedy do wyboru mam coś, co nie każe mi robić niczego, chyba że chcę. Plus mają bardzo dużo zabawy. Bycie w sabacie jest jak bycie pracownikiem tego biura z The Office, tylko że no, tak faktycznie się cieszysz z tego wtedy. Tak, wiesz co, zrobiłem bubę, bo byłem wyciszony na streamie, więc tak, to było pytanie, które padło, czy wolisz Camarilla, Anarchistów i Sabat, i tutaj tak samo, wirtualna piąteczka, bo uważam dokładnie to samo, że Sabat jest jednak bardziej prawdziwy i bez sensu po śmierci się oszukiwać. Nie wiem, czy widziałeś, kiedyś w internecie krążyły taki cykl jak Rozmówki Wampiru. To gdzieś powstało w amerykańskim internecie, chyba na Reddicie, i przypominało troszkę scenariusz filmowy, gdzie przedstawiciele, założyciele głównych klanów ustalają ze sobą reguły i na przykład głosują nad tym, czy Kain naprawdę istniał. I McLavian wtedy mówi, to ja głosuję za tym, żebyśmy wszyscy byli obcymi z planety Jugot. Piękna, piękna sprawa. I tam też były przedstawione różne takie niesnaski klanowe. Bardzo, bardzo fajna rzecz, niestety strasznie, strasznie trudno znaleźć. Ja jeszcze raz zerknę sobie na pytania, ale nie widzę, żeby się coś pojawiało. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję za obecność. Bardzo mi się podobało. Myślę, że powstało nowe ulubione powiedzonko. Wampirzy, boomerzy będą z nami tak samo jak spadło mi się. Więc jeszcze raz dziękuję. Serdeczne brawa dla Ciebie. Ja już tutaj przełączam ekran. Na mnie już się zwalniam. Jeszcze raz dzięki.